Dzisiaj z garami tańczymy nad Tautami, najgłębszym mazurskim jeziorem. Miejscowość Stare Sady, tawerna Zielony Wiatr. Witamy, pan Krzysztof Nowak, właściciel, cześć! Syn Alicji, dobrego ducha tego gospodarstwa. Cześć Alicja. Cześć, zapraszam, kochana. Dziś w programie Prawdziwy Zastrzyk Zdrowia ugotujemy wykwintny rosół z węgorza z czarną soczewicą. Rosół z węgorza. Młody węgorz. Tak, właśnie, ponieważ ma jędrniejsze mięso i lepiej się gotuje, smaczniejsze jest. Okej, około pół kilograma, 2 litry wody, większa ilość liści laurowych, tak? Czyli tutaj mamy 5-6. One też są na zdrowie. I większa ilość ziela angielskiego. Tajemniczy składnik to są trzy gwoździki. Do rosołu z lina czy rosołu z karpia też polecam 3 gwoździki. Po zagotowaniu, jak się zacznie gotować, posolimy. Pieprz? Pieprz w całości. Czyli też w kulkach. W kulkach. Tak? Ja się biorę za węgorza. Na takie kroimy. Większe 2-3 cm. Tak, tak, kawałki. Starałem się pokroić na takie równe kawałki, tak jak prosiłaś, żeby nie były za małe ani za duże, tylko 3-4 cm. I widzę, że masz przygotowane warzywa, ale skromnie z tymi warzywami bardzo. No tak, Piotr, to bo jakby nie za, żeby smak warzyw nie zdominował smaku ryby. Rozumiem, czyli dosłownie tu są 3 listki selera, ma bardzo malutki por. Gdybyśmy mieli korzeń selera, to też może być, tylko tak, że bardzo jak najbardziej. Mały kawałeczek. I jedna marchewka, proszę jedna Państwa. Jedna marchewka i jedna cebulka. No to idziemy. Rosołek doszedł. Słuchaj, jaki aromat goździków. Przecedzamy teraz, tak? Przecedzamy, super. Tak. Tutaj jest nastawiona soczewica, ona też dochodzi. Przecedzam, jakbyś pomógł mi, to będzie pomaga. Pięknie. Muszę tak... I tu jest rybka, warzywka, pięknie. Rosół z węgorza. Soczewicę zaparzamy na chwilę. Odlewamy wodę. Zalewamy świeżą wodą ponownie i gotujemy kilka minut. Węgorza kroimy na niewielkie kawałki. Zalewamy 2 litrami wody. Dodajemy listki laurowe, ziele angielskie, goździki, a także marchewkę, cebulę, pora i liście selera. Gotujemy, aż ryba będzie miękka. Doprawiamy solą i pieprzem. Rosół przecedzamy. Rybę obieramy z ości. Marchewkę kroimy w słupki. Na talerz nakładamy czarną soczewicę i marchew. Zalewamy rosołem.